Kiedy będzie policja? Gdzie będzie ta policja? Bydgoszczy. Bydgoszczy będzie ta policja, to że nie jedziemy do Bydgoszczy. Pana imię i nazwisko, pan pogwałcił moje teraz... Dobra, wyjdź, nie masz praw. My tu mamy prawa. Pan, ma być maseczka. Ma być maseczka, pan mówi, tak? Że pana, powiedziałem panu, że nie tylko jest to nielegalne, ale jestem zwolniony. Nie, powiedział pan, że pana terroryzuje. No terroryzuje mnie pan, właśnie mnie pan terroryzuje. Dobra, nie otwieraj pan ten tego. No dobrze. Daleko mamy do tego jawożno? Ja to tak będę ujmował, żeby państwa nie ująć. Maseczkę na godzinę ubrać nie idzie? No proszę pana, nie idzie. Dlaczego nie wzywacie sokistów? Zatrzymać pociąg. A czemu? Proszę wezwać sokistów. Dlaczego ten pan nie ubiera maski? No bo nie. No więc... Policja jest wezwana. Jest policja wezwana, tak? Bardzo proszę ich obciążyć postojem pociągu. A dlaczego pan chce zatrzymywać pociąg? Dlatego, że pan nie ubiera maski. Chce pan powiedzieć to do kamery? Może? Oczywiście. Proszę bardzo, proszę się wypowiedzieć. Tak, dlaczego pan chce wzywać policję w nieuprawnione wezwanie policji jest przestępstwem, proszę. Wśród osób, które sobie nie życzą, żeby pan przebywał. Ale pan sobie mnie nie życzy. Tak, jak ja sobie nie życzę, żeby pan mnie terroryzował. A przepraszam, ma pan dwa szczepienia? Proszę? Ma pan dwa szczepienia? Jakie szczepienia? Na koronawirusa. A na co? Koronawirusy od 50 lat są obecne w medycynie. Od 50 lat. Jest od 2 czy 2,5 roku. Nie, koronawirusy są podstawą wszystkich przeziębień i grypy. Niech pan mi pokaże szczegółowe sytuacje. A kim pan jest, że mam cokolwiek panu pokazywać? Na jakiej podstawie? A kim pan jest? Dziennikarzem jestem. Jestem dziennikarzem. Że pan twierdził, że koronawirus trwa przez 50 lat. No bo są to w książkach takie jest napisane. A tu nie podam książka. Proszę? Książki normalnie lekarskie, farmaceutyczne są koronawirusy znane od 50 lat. No i co z tego? Czyli koronawirus panuje od 50 lat. No, koronawirus to jest jakaś nazwa własna, nie wiem co to jest, natomiast ja jestem zwolniony, tu mnie państwo terroryzują, jest ostracyzm społeczny, no to ponieważ jestem dziennikarzem, pan, dobrze jak pan mnie nagrywa, to ja pana też sobie nagram, jak najbardziej, no więc podjąłem w tej chwili interwencję dziennikarską na podstawie prawa prasowego. Szczegółowe fakty na to, że koronawirus panuje od 50 lat. Nie koronawirus. A co? Koronawirusy, no, co się... różnorakie. Okay. No. Jest kilka odmian. Okay. No ale słuchaj, do mnie przemawiasz, a sam masz nos na wierzchu. No to... Jestem szczepiony, mogę też proszę? Zdjąć. Proszę? Jesteś szczepiony, tak? Szczepiony, mogę też zdjąć. No to serdecznie współczuję, to jest, a wiesz, że to jest eksperyment medyczny? Tylko innych ludzi. A wiesz, że to jest eksperyment medyczny? To tak filmuję, żeby innych ludzi nie filmować, no. Wiesz o tym, że to jest eksperyment medyczny, to co wziąłeś? Na podstawie czego? No po prostu nie przeszło to wszelkich badań klinicznych, więc jest to po prostu eksperyment medyczny, więc dlaczego byś chciał, żebym ja wstrzykiwał sobie eksperyment medyczny? O jakich wszelkich badaniach pan myśli? No powiem szczerze, znam bardzo dużo lekarzy, nawet naukowców, którzy twierdzą, że to jest eksperyment medyczny, że koronawirus, ten nazywany koronawirus, czyli SARS-CoV-2 jest zupełnie niegroźny, no, no ale tak. Co mamy zrobić na ten temat, no. Jeśli miliarderzy, którzy rządzą, mają praktycznie cały świat, no właśnie, rządzą światem i no. Wymyślają sobie chorobę, a potem wymyślają na tą szczepionkę. No to czemu my w tym mamy uczestniczyć i się napuszczać? A czemu pan ma nosi maski na ten... Proszę? A czemu my mamy się napuszczać na siebie, słuchaj, wiesz, z tego powodu, nie? Zna pan jakąś osobę, która umarła na koronawirus? Proszę, podobno żadną, znaczy tam dosłownie kilka, no, ale na grypę umarło więcej, no. Na grypę umarło więcej. Pan nie zna żadnej osoby, która umarła na koronawirus, tak? No przyznam szczerze, zawsze wszystkie komunikaty mówią, że osoby poumierały na choroby współistniejące plus ja koronawirus. Nie wiem, skąd pan wie, że to fakty? Z urzędów, no. Z jakich urzędów? No. Z jakich urzędów? No z państwowych. Na przykład polecam taki kanał osoby, Grzegorz Płaczek-Kobiór i on tam wysyła do urzędów. Jest taka książka, to się samo komentuje. I tam są wszystkie dane. Ja osobiście znam osoby, które umarły na koronawirus. Tak zrobimy, żeby nas nie było widać. Za chwilę, kochani, będziemy poczekać. Tu jest pan terrorysta, kierownik pociągu, który nie respektuje praw ludzi wolnych Polaków. Pan nie respektuje. Jak nie respektuje? Nie obrażaj mnie, facet. Ale przecież panie, pan już ja nie uzasadniony. Pan broni? Ja bronię praw tych obywateli, żeby pan mnie terroryzował. A teraz pan oddycha i puszcza zarazki na całym pociągu. No proszę pana, a pan tutaj puszcza w tej chwili zarazek głupoty. No i co z tego? No właśnie pan... Ja mam żarty mózg? Od dziennikarstwa. Od dziennikarstwa. Ja terroryzuję? No terroryzujesz tych ludzi, mówię w maskę człowieku.
ten pan będzie miał problemy prawne, a państwo mnie w tej chwili dyskryminujecie. A jeżeli pan kogoś zarazi w tym pociągu, to co wtedy będzie? No pan póki co zaraża głupotą, no. A pan czym zaraża w pociągu? Ja niczym, ja jestem zdrowy. A skąd pan wie? Że pana, ponieważ... A to jest bardzo ciekawe, te objawy bezobjawowe, pogadajmy o tym, no. Skąd pan wie, że jest pan zdrowy? Na jakiej podstawie pan? Na podstawie tego, że jestem zdrowy. Czego? No, bo jestem spoza choroby, tak? Proszę? O kurwa. Bo urodził się pan... A słyszał pan kiedyś o chorobie bezobjawowej? Bo ja nie słyszałem. Ja zadałem panu pytanie, skąd pan wie, że jest pan zdrowy? Na jakiej podstawie pan potwierdził? Na takiej podstawie, że jestem zdrowy i mam zaświadczenia lekarskie, że nie mogę zakładać maseczki. Na jakiej podstawie twierdzi, że pan zdrowy? Te zaświadczenia przy sobie. Tak, a on wezwał teraz... przy kamerze mi je pokazać. Ale kim ty jesteś, że ja ci mam pokazywać? A no pokaż, a może masz hemoroidy? Masz hemoroidy? Masz hemoroidy? Nie mam hemoroidów. Nie masz hemoroidów. Ale czemu pan zmienia temat? A pokaż mi dupę, czy masz hemoroidy, czy nie. Ale czemu pan zmienia temat? Nie, ponieważ ty chcesz zaglądać do mojego zaświadczenia lekarskiego. Upadłeś na głowie jako człowieku? Nie upadłem na głowę, pan upadł na głowę. Że chcesz do moich zaświadczeń lekarskich zaglądać? Tak. Ty chcesz do moich zaświadczeń lekarskich zaglądać? Pan robi reportaż, to ja oczekuję świadomych faktów. Świadome fakty są takie, że sobie spokojnie jechałem. Ja mogę sobie pierdolić różne rzeczy. No to dobrze. Jestem prezydentem, kurwa. Ale jest jakieś normy prawne są w tym kraju, czy ich nie ma? Są. No, ja się pana pytam, dlaczego pan twierdzi, że jest pan zdrowy? Na jakiej podstawie? Na tej podstawie, że jest pan zdrowy. Wszystkie możliwe badania, które mówią o tym, że jest pan zdrowy. Ale co, tymi testami PCR-u, które wychodzą, jak chybił trafił totolotek, czy co? Robił pan badanie morfologii. Kiedy pan robił morfologię? A co ma morfologia do tej sytuacji? Co ma morfologia do tego, że jest pan zdrowy? Bardzo dużo. No bardzo dużo ma morfologia. No to proszę. Pan stwierdził, że jest pan zdrowy. No bo na jakiej podstawie pan to twierdzi? A pan na jakiej? A pan jest zdrowy? Nie. A no to widać akurat. No widać, no cieszę się bardzo. No i co? I pan no to mnie teraz zraził w tym momencie. Pan nie. Szczerze, ja wątpię, żeby można było skutkować, ten pan ma manię wyższości. Ten pan nawet nie wie, manię wyższości. Nie, ja chcę po prostu sobie oddychać. Nie. Mania wyższości. No proszę, pan powiedz widzom, co to jest mania wyższości, bo to... Nie, ja mówię, człowieku, jesteś dziennikarzem. Jestem inteligentnym człowiekiem i nie będę się wypowiadał w tej sprawie, to nie jest mania wyższości. Ja jestem przeciętnie inteligentny, to jesteś inteligentniejszy ode mnie, no. Ważne, nawet małpy są bardziej inteligentniejsze. Nawet małpy. No przyznam szczerze, nie mierzyłem się w testach IQ z małpami. Możliwe, że małpy są inteligentniejsze ode mnie. No. Coś jeszcze ten, bo widzowie są tu bardzo zainteresowani, choć. Może za jakąś interakcję wejdziemy z widzami, co? Popatrzmy się, nie? Nos odkryty i się filozofuje, to o tobie zdaje się. Chcesz coś powiedzieć widzowi, że nos odkryty, a filozofuje? Wie jak pan intryguje ludzi? Intryguje? Tak, tak, jestem intrygujący, zgadza się. Znasz znaczenie tego słowa? Tak, znam znaczenie tego słowa. Czujny.pl. Jakie? Czujny.pl, jestem redaktorem naczelnym. No. To za sobie media. A dziennikarze, niech pan pokaże swoje legitymacje. No przecież wisi. Co to jest, proszę pana? Co to jest? To jest legitymacja dziennikarska zgodnie z prawem prasowym. Jest wymięta, ponieważ mam w poważaniu ten wasz system, tak jak i tą legitymację, ale zarejestrowałem się, że... Jaki sposób? Niech pan spróbuje założyć maseczkę i powącha. Też pan poczuje. No, jakbym założył taką obślinioną szmatę, to bym na pewno bardzo szybko zachorował, no. Bardzo się cieszę, widzi pan, świadczy to o tym, że ja jestem zdrowy, a pan niekoniecznie, bo ja nie choruję. Nie, ma pan prawo do takiej opinii. No. Dwiema dawkami, dlatego, aha, jakbym się dwie dawki... W tym momencie. Jak się dwie dawki eksperymentu medycznego weźmie, to można mieć nos na wierzchu, tak? To dobrze zrozumiałem? Nie, no, ja jestem dziennikarzem, ja zadaję pytania. Nie, generalnie odpowiadam usta, a czy nosem mogę zarazić? No, ja nie wiem. Niech pan mi odpowie na pytanie, czy nosem mogę zarazić? Nie wiem. Ma pan pozwolenie na kręcenie w pojazdach? Proszę pana, na podstawie prawa prasowego informuję pana, że artykuł 43 i 44, 43 i 44 przerywanie interwencji dziennikarskiej jest karane pozwolenie wolności. Nie, nagrywanie w kolejach śląskich wpierw musi być... Proszę pana, pan popełnił na mnie już dwa przestępstwa. Dobra, dlatego ja dokumentuję popełnianie przestępstw przez pana. Ja pana raczej nie zarażę, pan natomiast w tej chwili moją godność osobistą bardzo naruszył. Popełnił pan przestępstwo nieuzasadnionego wezwania policji. Poinformowałem pana, że oprócz tego, że pana prawa są nielegalne, to jeszcze jestem zwolniony, mam zaświadczenie lekarskie, a pan pomimo tego wezwał policję. Popełnił pan szereg przestępstw na mnie. Powiedziałem od samego początku. Proszę pan, ale pan teraz kolejne przestępstwo chce pan mnie powiedzieć, pan nie ma uprawnień. Skąd pan, na jakiej podstawie prawnej pan chce moje... Bo mamy rozporządzenie zarządu kolejowego, że możemy... Zaglądać do zaświadczeń? Tak jest.
Świr? Ja, na jakiej podstawie prawdy? Jak, zarządzenie? Zarządzenie jest ponad ustawami i konstytucją? Wysiądzie pan, wyspowiada się pan na policji. Proszę pana, pan się wyspowiada na policji i zobaczymy, kto lepiej zna prawo, czy ja, czy pan. Czy pan ma prawo tak terroryzować ludzi w pociągach, czy nie ma pan takiego prawa? Pan tą legitymację ściągnij, bo nie wolno tu kręcić. Proszę pana, jestem w trakcie interwencji dziennikarskiej na podstawie prawa prasowego. Pan popełnił już na mnie 3 przestępstwa. Jeszcze niech pan się zgłosi do psychiatry. Proszę pana, może i się zgłoszę do psychiatry, natomiast moje chodzenie do psychiatry jest objęte tajemnicą lekarską, proszę pana, na podstawie ustawy, a pan mi tutaj z jakimiś regulaminami wyjeżdża. Ustawa jest wyżej niż regulaminy. Spielberg się znalazł. Spielberg? Dobry reżyser, ale nie wiem, co ma ten Spielberg tutaj do całości sytuacji. Ale ludzie też nie nagrywają, może nie. Nie, ja ludzi nie nagrywam, tak? No i pan łamie, no. Nie, ty łamiesz. Ja łamię. Ja nie. Ja się obowiązuję do tego, co robię. Ja pan łamie. No, jest konstytucja. Ja pan łamie konstytucję. No, konstytucja mówi. Jak łamie konkretnie? Konkretnie nie można zabronić nikomu oddychać rozporządzeniem, no i tyle. No. Jak pan łamie konstytucję? On. No, no. On ci zabrani oddychać? No tak, no przecież mówi, żebym za jakieś kaganie założył obśnienioną szmatę taką, jak ty masz na twarzy. No jesteśmy na ty przede wszystkim. Jesteś psem? A na pan też nie. Jesteś psem, że nosisz kaganiec? No ja nie noszę kagańca, a ty widzę, że tak. A czy jesteś z policji? No to fajnie. Nie, ty jesteś z policji najwyraźniej, bo chciałeś, żebym poszedł na dołek. Ja noszę maszeczkę ochronną. Ochronną? I nos cię nie chroni, tak? Już jest to jawożno, bo się nie mogę tej policji doczekać. Nosem mi się lepiej oddycha. A mi się lepiej... A nie zarażę przez usta. Przez usta nie zarażasz, przez nos zarażasz. Mogę oddychać. Przez nos nie zarażasz, przez usta zarażasz, tak? No na to by wychodziło, no bo jak mogę przez usta, przez nos zarazić? No tak samo, przez usta. Pan szpikiem z pana, czy co? No nie, tak samo jak przez usta. Jak tak samo przez usta? No skoro oddech ma niby zarażać, wedle twojej teorii, no to tak samo zarażasz, tak? Ja uważam, że ani przez nos, ani przez usta nie zarażasz, to pan natomiast pan chodził, to pan przyznałeś pan, się, że pan chyba nie chodził na biologię, widzę. Chyba ja chodziłem. Pan chyba bagary, no. Chyba ja chodziłem. Bagary, no. Chyba chodziłem, no. Natomiast z całą pewnością, no to ciekawa teoria, no bardzo ciekawa. Ciekawa, co większość ludzi potwierdzi, że to jak można zarazić przez nos. No ja nie jestem większość ludzi. Niech pan uwierzy, puści pan mój reportaż. No przecież chciałeś do tego reportażu. No przecież chciałeś, wyraziłeś zgodę. Chciałem. No to już cię nie filmuję. Ale powiedziałeś, że chcę. Powiedziałem, ja ty powiesz się do kamery. Ja się a nie powiedziałem, że chciałem. Powiedziałem, spytałem się, chcesz się wypowiedzieć do kamery? Powiedziałeś tak, mam to nagrane. No to skoro powiedziałeś tak, no to... Powiedziałem, że chcę się wypowiedzieć, ale... Proszę bardzo, no to się wypowiadaj. To się wypowiadaj. Znaczy twarz trzeba odsłonić, żeby ją pokazać. No. Przepraszam, ale są takie ważne szczegóły jak nos, brwi, oczy. To co, to chcesz tej półtwarzy pokazać, czy nie? Bo jak już od tego momentu nie chcesz, to cię nie filmuj. Nie mogę. Dosłownie miałbym ochotę być z tobą i wpuścić w pierdol. No. Bo pierdol jest takie głupoty, że mi się kurwa szczypie w oczy. W porządku. Może nie mogę tego słuchać, jak chcesz się bić, tak? Pierdol jest taki głupoty, że mi się nie chce się. No pierdol mi chciałeś spuścić, a przed tym mnie na dół. Oj. Dobre. Coraz lepiej, kochani. Aha. Tego debila zabrali z tego pociągu, bo my chcemy dojechać do domu. Mam nadzieję, że mi pomożecie, żeby do mego możemy wyrzucić nawet z tego na peron na mordę. Na mordę pan chce wyrzucać, tak? Jak? Na razie bez przemocy policja się zajmie. Bez przemocy policja się zajmie, w porządku. No. Legalne, a on powiedział, że wzywa policję. Wtedy podszedłem się, spytałem jak się nazywa. Nie chciał powiedzieć. Bardzo się cieszę, czekamy na tą policję w końcu. Serio? Każdy wie, jak to pozwolić, mam przejebane przez takich debilów jak ty. No. Nie, może przez takich debili jak tamten, który wam wstrzymał pociąg. Nie ja. Ja nic nie robię. Ja tylko swobodnie oddycham, mam do tego prawo, a nawet się dostosowałem do tego. Mam zamkniętą mordę, nic nie gadam, kurwa, jadę spokojnie. Ale co, mam być potulnym niewolnikiem tak jak ty? Mam być potulnym niewolnikiem tak jak ty, tak? Nie niewolnikiem. Nie każe ci nic być niewolnikiem. A... Widzisz, nosę maszeszkę. Tylko odsłania sobie nos. Mogę swobodnie oddychać. No i to już jest w ogóle logicznie nieuzasadnione. Czy ktoś ci zabroni odsłonić nos? Nie stanie ci nikt. Nikt mi nie zabroni zakładać tej szmaty obślinionej na twarzy, którą powinieneś pod co 7 minut zmieniać, jeżeli ma mieć to jakikolwiek skutek.
kurwa, jestem poziom wyżej, ja pierdolę. Zawołaj konduktora i powiedz, że wstrzymanie ruchu kolejowego jest nielegalne. Tu się z tobą akurat zgodzę. Jadę, jeżdżę, wie pani, tyloma pociągami jeżdżę, naprawdę już takich sytuacji nie ma. W Polsce już takich sytuacji nie ma, natomiast faktycznie tutaj trafiłem na jakiś wyjątkowo dziwny przedział. Wyjątkowo dziwną sytuację. Wiem, którymi pociągami jeździsz? Pociągami regionalnymi, Intercity, TLK, Express Intercity. Zazwyczaj większość ludzi w pociągach nie ma tych szmat na twarzach obślinionych, rozsiewających różne bakterie, wirusy i tym podobne. No niestety. Jest nielegalne to zasłanianie. Poza tym, że jest nielegalne, można pójść... Bo pan pracuje w Szumowskim, tak? W Szumowskim, broń Boże, proszę mnie... Jak nie? No przecież ten, kurwa, pracuje tyle masek, pan nie nosi. A, Szumowski nakazał wam nosić maski i wy nosicie, a on nie nosi, tak? Nie nakazał. Panowie, przestańcie do diabła. No właśnie. Ze sercem jestem i co? Wie pani co, tutaj jest miejsce, pani sobie usiądzie, naprawdę. Proszę sobie usiąść, proszę się nie denerwować. Siadła i to, co będę siedzieć. No. Opóźnieni są, to jeszcze. No, pan kierownik pociągu postanowił zrobić taki terror. Ja zrobiłem? A kto inny? A dlaczego pani mi odmawia prawa do tego, żeby swobodnie oddychać? Bo sobie oddycham, jak pan już nie zamyka. Proszę? Nie, jadę pociągiem. No trzeba było sobie pojechać rowerem, no ja pierdolę. No, no właśnie, bronicie mi państwo. Nie przejechał? Bo lubię pociągiem. Panie, na czym polega, to niech się pan douczy, bo... A ja lubię hulajnogą. No to jeździć hulajnogą, ja lubię pociągiem. A jak pan jeździ pociągiem, to niech pan założy maskę, bo jest pan wśród ludzi. Pokażę zaświadczenia lekarskiego. Ponieważ jesteś dla mnie nikim. Pan jest kłamca. Kłamca. Dlaczego pan nie pokaże zaświadczenia lekarskiego? No ale mówi, nie jesteś uprawniony do tego, żeby mi zaglądać do zaświadczeń lekarskich. Nie jestem uprawniony, ale skoro pan mówi w reportażu o tym, to czemu pan nie pokaże? A teraz w ogóle czuję alkohol od ciebie. Teraz dopiero zorientowałem się, skąd twoja agresja. Ile mówi wypiłeś? Pan reportaż. Ile wypiłeś? A chuj to pana interesuje. A dobrze, to chuj cię interesuje moje zaświadczenie lekarskie. Panowie, dajcie kresko. Naprawdę. Tak, ale bluzga ta młodzież, robi prawda? Reportaż, ale mówi bluzga o zaświadczeniu lekarskim, którego nie chcę pokazać. No to o czym mówimy? Komu? Tobie? Pijakowi? Jakiemu pijakowi? No przecież czuję alkohol od ciebie. A chcesz wyjść przed peron? Słuchaj, a no po co mamy wyjść przed ten peron? Żebyś dostał szybko w ryja. Żebym w ryja dostał, tak? Czemu nie? Słuchaj, powiem ci, gdybym... To jest takie głupoty, że aż mi się gdyby nie to, że jestem dziennikarzem i osobą publiczną i muszę dbać o język... A ty nie jesteś dziennikarzem? Stary, a jestem komponował, co? Komponowałbym ci ten nos odkryty w środek twarzoczaszki. Natomiast no, nie zrobię no tego, bo nie zniżę się do twojego poziomu. To, że jestem w koszuli, to nie myślę, że jestem z jakimś tam bujanym frajerem, wiesz? No to śmiało, chodź. No dobrze, na razie póki co mnie wsadzałeś na dołek, także widzę, że jesteś, masz takie konotacje konfidenckie. No ja sobie spokojnie czekam na policję. Myślisz, że jestem kurwa z policji? No stary, wysyłałeś mnie na dołek przed chwilą, no. Nie sądzimy, kochani, policja wyśle ci na dołek. To miałem na myśli. To, tak? Tak. No to w porządku, to ciekawe co na to policja. Jestem bardzo ciekawy tego. No powiem ci szczerze, widzisz, weź tego kanara i powiedz, żeby nie robił ja i żebyśmy jechali dalej. Wtedy nie będziesz spóźniony na pana... Będzie ta policja, czy kiedy przyjedzie? No właśnie. A ty? Możemy się przesiąść gdzieś na nogach. Nie. W poważnym szoku, że... Pan szok będzie teraz, niech pan dalej nagrywa. W końcu. Policja? Świetnie, świetnie. Dzień dobry państwu, Marek Majcher, czujny.pl. Jestem w trakcie interwencji dziennikarskiej. Zaświadczenie mam. Jestem w trakcie interwencji dziennikarskiej. Poinformowałem, że mam zaświadczenie. Pan nielegalnie wezwał was. Nielegalnie wezwał was. Mam jeszcze drugie lekarstwo. Pana pytał o zaświadczenie. Oczywiście od początku mówiłem, że mam zaświadczenie. Mówiłem od samego początku. Mam nagrane, panowie policjanci, na czujnym.pl. Mam nagrane. Pan nieuzasadniony sposób wezwał policję, wstrzymał pociąg. To będziemy... No. My państwo znacie mnie może gdzieś z interwencji dziennikarskich? Oczywiście pana nie... Nie znamy się. Poproszę pana o okazanie dowodu osobistego. Oczywiście, rozumiem, że dowód państwo potrzebują, żeby zweryfikować zaświadczenie, tak? Znaczy, potrzebuję pana wylegitymować do interwencji. Znaczy, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że pan potrzebuje. Ja panu dam dowód osobisty, oczywiście. Oczywiście.
Natomiast, proszę pana, musi być podstawa prawna i faktyczna. Rozumiem, że państwo proszę tylko... Proszę pana, jeden na lotnisko, jestem spóźniony. Proszę pana, pan to już mi tu groził, wpierdolem i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Mam nagrane, jak panu informowałem, że mamy zaświadczenie lekarskie. Jak mnie pan poinformował? Powiedział pan, że pana... Proszę pana, mamy to nagrane, proszę pana. A pan teraz się przedstawi, jak się pan nazywa. Tak jest. Poinformowałem, mam nagrane. Większość ludzi jest przeciwko panu. To, że większość ludzi jest przeciwko mnie, że was jest stresowano w taki sposób, to nie jest moją winą. Niech pan bierze bagaże i wysiada. Nie, proszę pana, ponieważ mam prawo, mam ważny bilet i chcę wykonać podróży. Pan bezpieczeństwu pasażera. Nie, pan zagraża bezpieczeństwu, pan wstrzymał nielegalnie pociąg, groził mi pan i wezwał pan nielegalny sposób policję. A przez co pan zatrzymał pociąg? Ja nic nie zatrzymałem. A gdzie jest maseczka? Przede wszystkim jestem zwolniony. Zgadza się? Wszystko w porządku? Człowiek jeździ na lotnisko, się spóźni przez takiego płasna. Mam nagrane na fanpage'u Czujny, jest, że kilka razy informowałem tego pana, że mam zaświadczenie. On powiedział, że będzie się tłumaczył policją. Proszę spisać dane tego pana. Proszę spisać tego pana. Jak się pan nazywa? Imię, nazwisko. Chwileczkę, ja mówię. Imię, nazwisko. Co powiedziałem? Proszę pokazać mi zaświadczenie. Ja proszę pana, czy ma pan uprawnienia, żeby zaświadczenie oglądać? Nie ma, prawda? Nie ma takich uprawnień. Pan ma, chociaż jest to nielegalne, ale pan nie ma. Proszę pouczyć tego pana, żeby nie terroryzował ludzi, bo on nie ma takiego prawa. Dobrze. Na razie niech pan nie mówi, co mam robić. W porządku. Ja mam nadzieję, że pan doskonale wie, jaka jest sytuacja prawna, więc ten. Jeżeli pan chce, mam jeszcze drugie zaświadczenie i trzecie zaświadczenie. Mam trzy zaświadczenia. Kserokopii, no? Nie, po prostu zaświadczenie, mimo że jest to nielegalne, bo wiemy doskonale, że są ustawy, które wam nie pozwalają takich rozporządzeń nielegalnych. Nie ma czegoś takiego, że... Proszę to powtórzyć do kamery, bardzo pana proszę, bo to jest ważne. Także wie pan, sprawa tak się kończy, jak się dobra, kończy. To tutaj... Mógłby pan, panie funkcjonariuszu, powtórzyć, że ten pan się zachował wobec mnie sprawnie? Można go spisać w ogóle, bo sterroryzował mnie. Ludzie są wszyscy przeciwko mnie teraz. Jest poddany ostracyzmowi społecznemu. Były tu groźby karalne wobec mnie używane. Nie, pan nie ma uprawnień do oglądania zaświadczeń. Proszę pana, pan widzi... Dziękuję panu. Państwo, zwrócą uwagę tym ludziom, że jestem ostracyzmowy. Ten pijany pan... Niech pan też ma na uwadze. To, że ludzie spieszą się do domu. Ja też się spieszę, Ja siedziałem, wie pan, spokojnie tutaj. No, ja spokojnie tu siedziałem, zostałem, a ten pan powiedział, szanowni państwo, przez tego pana będzie pociąg wstrzymany i wszyscy ludzie są przeciwko mnie, a to on jest nielegalnie zadziałał w tym momencie. On nielegalnie zadziałał, nie ja. No, ale miałem na dołek iść, koleżko, no i co? Przydałoby się panu. Ale policja mówi co innego. Dokładnie. Woń alkoholu od ciebie czuć, chciałeś mnie pobić. No i co, zapraszałeś mnie na mnie alkohol, zaprosił pan pić? Nie, pij sobie ile wlezie, tylko mi nie gość... Mam panu okazać, że jestem dorosły. Chciałeś mnie tu w pierdol spuszczać i taki byłeś mądry i co? No teraz masz policję, proszę bardzo, to gadaj z panami policjantami. No i co? Głupio? Zatkało kakao? Nie zatkało kakao, jesteś tak głupi, że aż mi cię kurwa żal. Panowie, pouczcie tego pana. Ja żądam wylegitymowania, bo pan się nie przedstawił. Jak się pan nazywa? Nie gadam z tobą. Nie. Ja za 25 minut mam ten pociąg. Ten pan popełnił kilka przestępstw na mnie. No właśnie, on popełnił. Ja też się śpieszę, proszę pani. Ja też się śpieszę. Właśnie jadę do pracy do zakopanego. No właśnie, ja też jestem w pracy i też... Przez pana debila konduktora. Ja pracuję za granicą. Co pan teraz zrobił? Dziękuję uprzejmie. Panowie, ale proszę powiedzieć, bo tu jest naprawdę zagrożenie mojego zdrowia i życia w tym momencie, bo ci państwo są agresywnie do mnie nastawieni. Bardzo proszę ich pouczyć, że ja mam prawo być bez maseczki tutaj.